Cześć, tu Michał i będziemy grać w Stellaris po polsku. Nie widziałem żadnych polskich filmów o Stellaris, a szkoda, prawda? No cóż, ja już mam grę. Więc teraz pora coś stworzyć. Stworzymy oczywiście nowe imperium, ale najpierw pokażę wam. Mam tutaj The Shell. Dlaczego? No cóż, byłem zaproszony przez Paradox, żeby zagrać w evencie multiplayerowym. Grałem z takimi osobami jak na przykład Arumba czy Queer. I tam grałem właśnie jako The Shell, czyli Skorupa, Imperium Kosmicznych Żółwi. Jeśli będziecie oglądać ten stream na kanale Paradoxu, to właśnie jestem ja i jestem w lewej części mapy. Bardzo polecam. Było z tym bardzo dużo zabawy. Byłem też jedynym Polakiem przez nich zaproszonym. W każdym razie, stwórzmy nowe imperium. Możemy tutaj sobie wybrać bardzo, bardzo dużo szczegółów dotyczących tego imperium. Najpierw myślałem o tym, żeby zrobić kosmiczną Polskę, ale kiedy ma się tak wiele innych opcji do wyboru, jeśli chodzi o gatunki obcych, to, no nie wiem, mało prawdopodobne wydaje mi się, żebyście chcieli zaczynać jako prości nasi znajomi ludzie. O, właśnie, jakie straszne ptaszory. Bardzo dużo ciekawych opcji graficznych. Pokażę je wam, żebyście mogli już zastanowić się nad tym, co wam się lepiej podoba. Karoluchy są ciekawe. Mięczaki. Ale nie martwcie się, już niedługo też będziecie mieć Stellaris. To są grzybopodobne stworzenia. I ten chyba jest mój ulubiony. Zobaczcie, mamy tutaj jakiegoś misia, który został przejęty przez strasznie potworne grzyby. Ale ja zamierzam zagrać dziobakami. Bo dziobaki zawsze wydawały mi się dziwne. Myślę, że przybyły z kosmosu. Nazwa gatunku? A niech jest dziobak. Mianownik liczby mnogiej. Dziobaki. Dopełniacz to będzie dziobaków, tak? Miałeś to dopełniacz czego? Tak. Ciekawe, czy dobrze wygeneruje. Dziobaków. Ups, przeskoczyłem za daleko. Lista nazw. Imiona przywódców. Stawonogi. Ciekawe, czy przetłumaczyli polskie imiona humanoidalne. Bright Brown, Elza Miller, Warren Spencer. O, Svetlana Habsburg. To ciekawe. Von Fen, Monachfen. Okej, okay. Te ssakowe mi się podobają. Co my tu jeszcze mamy? Wybierzmy grupę Saki 1. Dobra, to wszystko były kwestie kosmetyczne. Teraz mamy wreszcie cechy, które wpływają w bardzo duży sposób na samą grę. Mam też osobną kampanię na moim kanale angielskim. Teraz wybiorę troszkę inne rzeczy niż tam wybrałem. Moje ulubione cechy genetyczne, cechy rasowe, to są oszczędni, plus 15% do pieniędzy i pracowici. Rozwija to bardzo szybko naszą gospodarkę. Ciekawa jest też opcja długowieczni. Niezwykle długowieczni. To jest bardzo fajne, dlatego że dłużej żyjący przywódcy oznaczają większe premie do bardzo wielu różnych rzeczy, na przykład do nauki. Ale z drugiej strony przydaje się to dopiero później w grze. W związku z tym jednak dalej jestem fanem tych przez siebie wcześniej wybranych rzeczy. Czyli oszczędni i pracowici. To są najlepsze moim zdaniem. Robię podobną na kanale angielskim, no ale większość z was nie ogląda kanału angielskiego z tego co wiem. Jak będę robił następną kampanię, to zrobię coś innego. Teraz tak, słabi jest złą cechą, ale wcale nie taką szkodliwą, dlatego że to odnosi się tylko do armii, która atakuje wrogie planety lub broni twoich. A tak naprawdę całość wojny odbywa się właściwie w kosmosie. I jeszcze potrzebujemy wybrać jedną złą rzecz. Dekadencja to nie, bo to wymaga niewolników, a nie będziemy brać niewolników. Odpychający, brzydcy, to psuje nam relacje z innymi gatunkami. Osiadli to jest całkiem łatwa sprawa. Pojętnie inaczej. No, mogłoby być.
Niski przyrost naturalny też nie jest problemem. Nie, wydaje mi się, że zrobię takie same rzeczy, jak wybrałem w swoich żółwiach, bo to są moje ulubione. Chociaż w sumie, wiecie co, nie powielajmy żółwi. Żółwie są na kanale angielskim, jak chcecie je obejrzeć, to obejrzyjcie. Dziobaki będą długowieczne. Niezwykle długowieczne. Nie daje to takich dobrych bonusów, jak te rzeczy, które wybrałem na początku gry, ale później jest bardzo przydatne. O, zaraz mam pozostałe punkty cech 1. A, źle przetłumaczyli. To znaczy, że mogę wybrać jeszcze jedną dodatkową cechę, a te punkty muszą się zgodzić. No, jak wybiorę dodatkową cechę, to nam się punkty nie zgodzą, bo możemy mieć tylko 4 cechy. Dobra, zagrajmy długowiecznymi dziobakami. O, zobaczcie, zmieniają mu się kolory rogów. Japranik. Nie, to będzie... Dobra. O, mamy kilka odmian kolorystycznych. Zróbmy dziobaga... chociaż nie, dziobak najlepiej wygląda, jak jest brązowy. Możemy dopasować ciuszki. O. Te są eleganckie, nie? Okej, okay, to też jest sprawa kosmetyczna. Nazwa i klasa. Nazwa świata macierzystego. O właśnie, teraz możemy sobie wybrać, czy dziobaki nasze żyją na świecie oceanicznym, kontynentalnym, arktycznym, tundrze, suchym, pustynnym, czy tropikalnym. Wydaje mi się, że dla dziobaka najlepsze będzie albo oceaniczne, albo kontynentalne, ale jako, że dziobaki dobrze się czują i tu, to wybierzemy świat kontynentalny. Nazwa... świata macierzystego. Dziobak 1. Nazwa gwiazdy. Dziobak 0. Początkowy układ słoneczny wybrany losowo. Wygląd miasta. Możemy tutaj sobie dopasować, jak chcemy, żeby wyglądało nasze miasto. Moje ulubione jest miasto ptasie, bo jest takie eleganckie. Z dziobakami to nie wiadomo, to taki ni to gad, ni to ssak. No na pewno nie stawonóg, ani nie grzyb, ani nie mięczak. Wydaje mi się, że gadzie miasto będzie nam się podobało. Dobra, teraz najważniejszy chyba moment wyboru tworzenia naszej rasy. Wybieramy ideologię i formę rządów. Moja ulubiona forma rządów to dyrektorat naukowy, który daje nam bardzo duże pole do manewru, jeśli chodzi o naszą technologię. Pokażę wam w skrócie, jakie są dostępne. Republika Wojskowa. Tutaj nie będę wszystkiego czytał. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, to zapauzujcie wideo, przeczytajcie sobie. Republika Wojskowa, Junta Wojskowa, Dyktatura Wojskowa. Generalnie tak, na górze mamy militarne sprawy i teraz od lewej do prawej jest od demokracji do dyktatury. Teokracja, republika, oligarchia teokratyczna, boski mandat. Dalej, to były religijne, teraz naukowe. Demokracja bezpośrednia. Planety głównego sektora. Wytłumaczę to później. To jest niezłe, ale nie najlepsze. Dyrektorat naukowy, o tym już mówiłem. Hegemonia despotyczna. Tutaj jest troszkę niedokładnie przetłumaczone. Tempo badań plus 5% odnosi się do badań naukowych. Tempo badań plus 10% odnosi się do badań planet. Demokracja moralna. Wszyscy są szczęśliwsi. Pokojowa biurokracja. Generalnie to są pacyfistyczne rządy teraz. Osiedzona monarchia. I teraz mamy rządy zwyczajne. Po prostu demokracja, po prostu oligarchia i po prostu imperium. Ja jestem fanem materializmu, jeśli chodzi o tworzenie naszej rasy. Materializm pozwala nam użyć dyrektoriatu naukowego. Lubię też indywidualizm. Ksenofobię niekoniecznie. Wydaje mi się, że ksenofilia z indywidualizmem dobrze by się połączyły. Dlatego, że nie będziemy prowadzić niewolnictwa. Będziemy wprowadzać różne rodzaje obcych ras do naszego imperium. I chcemy, żeby czuły się tam dobrze. Będziemy po prostu będziemy podbijać obcych i potem pozwalać im wmieszać się w nasze społeczeństwo.
Dzięki temu będziemy mogli na przykład dostosować się, jeżeli podbijemy jakąś rasę pustynną, to będziemy mogli skolonizować pustynne planety, używając rasy, która dobrze sobie z nimi poradzi. I tak dalej. Nazwa Imperium. Nazwa Imperium. Jakby nazwać nasze dziobaki? Wrócimy do tego za chwilę. Musimy wybrać flagę. Jak widzicie, mamy tutaj całkiem sporo różnych opcji. Nie jestem pewien, jaką tu wybrać dla naszych dziobaków. Są to jakieś dziobaki? Nie, właściwie nie ma nic podobnego. To mi się podoba nawet. Takie troszkę ptasie za bardzo. Chociaż my też mamy takie kolce, więc mogłoby być. W sumie czemu by nie? No dobra. Tak, wybierzmy sobie takie coś i teraz możemy wybrać tło naszej flagi. I kolor. Robię pierwsze i drugorzędne. Myślę, że nie będzie to wyglądało najlepiej na mapie galaktyki. Może, ale taki brązik pasuje do naszych dziobaków. Ok. To zapisaliśmy. Teraz nazwa Imperium. No zobaczmy, co nam się wygeneruje. No, nie działa generacja. No zobaczmy. To się zastanawiam, jak najlepiej, co najlepiej by oddało. Myślę, że nie ma co się za dużo zastanawiać. Zróbmy coś prostego, na przykład dziobakowo. Nie, niech jest. Pasuje do naszych dziobaków. Tak. No i tak. Teraz, jak ja nazwałem? Dziobak. Dobrze. Nazwa Imperium jest, flaga jest i teraz nasze statki. Początkowe uzbrojenie. Możemy wybierać broń, która po prostu strzela pociskami, broń energetyczną, broń rakietową. Jestem fanem broni rakietowej, bo mam trochę większy zasięg. Wybierzmy broń rakietową. I mamy trzy rodzaje podróży szybszej niż światło. To jest normalny po prostu skok od systemu do systemu. To jest warp po prostu. To jest hyperlanes w oryginalnej wersji angielskiej. Czyli wersja, gdzie mamy takie połączenia między systemami, po których możemy skakać, a to mamy otwieranie wormholi, które są całkiem fajne. Niemniej jednak jako na sam początek preferuję zwyczajną podróż. I wreszcie mamy wygląd naszych statków. Mamy kilka do wyboru. Myślę, że jeśli poszliśmy w kierunku gadziego miasta, to pójdziemy też w kierunku gadzich statków. Okej, przygotowaliśmy wszystko. Mamy jeszcze długowieczne i bardzo przyjazne dla wszystkich dziobaki. Generalnie to nie jest najsilniejszy trade, ale chciałem go wykorzystać i zobaczyć. Chociaż z drugiej strony... Długowieczne dziobaki. Czy to się na pewno opłaca? Nie, wiecie co? Myślę, że to zmienię. Znaczy, później na pewno będę chciał z tym zagrać, ale... Wybierzmy jednak te, które rzeczywiście uważam za najlepsze. Będziemy oszczędni i pracowici. Więcej minerałów i kasy. No dobra. Zapiszemy naszą rasę. I... do boju. Dobra, teraz mamy ekran wyboru galaktyki. Możemy wybrać rozmiar. Ja generalnie jestem fanem największych.
kształt eliptyczna, spiralna czy pierścieniowa. Wszystkie bywają problematyczne czasami. Spiralne mogą zepsuć ci grę, jeżeli jesteś na przykład na końcu ramienia i nie możesz przebić się przez wroga. Generalnie w eliptycznej gra się najprzyjemniej, tak uważam. Teraz możemy ustawić liczbę obcych imperiów. Myślę, że tak około, nie wiem, weźmy 20 na przykład, no wtedy nie będzie za ciasno. No może 20 kilka. Poziom trudności, a właśnie, początkowa zaawansowana sztuczna inteligencja. Możemy niektórym z nich dać dodatkowe bonusy, no ale zagrajmy normalną grę. Prędkości nadświetlne to może kazać nam zablokować inny sposób podróży nadświetlnych innym rasom. Poziom trudności i włączymy oczywiście Iron Man, no bo zawsze tak gram. Do boju! Dziobakowo, dyrektorat naukowy. W ciągu tysiącleci, które upłynęły od powstania pierwszych prymitywnych społeczności dziobaków na porosłych trawą sawannach. Sawannach? Czy na pewno dobrze wybrałem? Nie, kontynentalna. Globo Dziobak 1, nasza cywilizacja rozprzestrzeniła się i rozkwitła. Dobra, nie będę wszystkiego czytał. Na pewno jesteście ciekawi, więc przeczytajcie może sami, ale niektórzy z was na pewno są bardzo ciekawi, jak wygląda już sama gra. Dlatego rozpocznijmy ją. Tu mamy naszą planetę. Tutaj możemy sobie przełączać kosmoport, produkcja statków, prawda, armię i zarządzanie naszą ludnością na powierzchni. Możemy im... O, nie mamy żadnych dodatkowych minerałów, za to mamy sporo jedzenia. Jedzenie wpływa na rozwój, minerały są najważniejsze i pozwalają nam budować różne rzeczy. Energia jest potrzebna do utrzymania naszych wszystkich kopalni i placówek naukowych. To jest nasz system. A to jest nasze imperium. O, całkiem nieźle. Mamy już w zasięgu naszych granic, mamy już trzy inne światy. I to jest nasza galaktyka. Jesteśmy w pobliżu krańca. Niestety nie mamy żadnych mgławic w okolicy. Tutaj te nazwy pokazują, gdzie są mgławice. I mgławice są ekstra, bo jest w nich mnóstwo różnych zasobów. No dobra, na początek. Mamy nasz statek konstrukcyjny i statek badawczy. Wyślemy nasz statek badawczy, żeby zbadał nasz układ słoneczny. Dzięki temu znajdziemy tutaj wszystkie możliwe minerały i tak dalej. Będziemy mogli zbudować na nich kopalnie. Pora też wybrać badania. Jak tam mają się nasi... Aha, właśnie, zbuduję kolejny statek naukowy. Nie zawsze jest to na początek dobry wybór, bo on kosztuje wpływ. A jeżeli macie w swoim systemie, w swoich granicach na przykład tylko jeden inny system, to nie budujcie na początek statku naukowego dodatkowego, tylko pozbierajcie, że będziecie mieć 200 na zbudowanie posterunku granicznego. Ja nie muszę się tym martwić, bo mamy aż 4 systemy, więc zbuduję kolejny statek badawczy. Właśnie, zobaczmy jeszcze, co umie nasz... super. Stacja górnicza, czyli kopalnia, jest tańsza o 25%. Dzięki naszemu przywódcy. Bardzo nam to pomoże, dlatego że mam zamiar zbudować ich mnóstwo. Pora też wybrać nasze badania. Badania w Stellaris działają w taki sposób, że dostaje się losowe karty jakby z technologiami i możemy spośród nich wybrać. Normalnie dostaje się 3, dlatego że my jesteśmy dyrektoriatem naukowym, to dostajemy 4. Potem są technologie i zaawansowane formy rządów, które pozwalają dostać ich jeszcze więcej. I niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Na przykład... Energia termojądrowa daje nam reaktory, które mniej miejsca zajmują na statkach. To daje nam troszkę więcej energii, to daje nam tarcze na statkach. A to przyspiesza wszystkie nasze badania naukowe i dlatego uważam, że jest zdecydowanie najlepszą z tych technologii i wybieramy ją. Teraz jeśli chodzi o socjologiczne badania, to na przykład to jest bardzo dobrze, zjednoczenie planetarne plus wpływy, ale jako pierwszą technologię zawsze, zawsze powinniście wybierać to. Protokół dla nowych światów, czyli statki kolonizacyjne. To jest... Właściwie nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie wybierać tego jako pierwszej technologii, bo jest po prostu najlepsze. No i wreszcie inżynieria czy technika. Wiele z nich jest dobrych. Najsilniejszą technologią militarną jest budowanie lepszych portów kosmicznych. Przydaje się też wszystko, co zwiększa nam przychód minerałów, jak na przykład szczelinowanie geotermalne, ale to jest bonus, który pozwala nam budować lepsze kopalnie, które też kosztują troszkę, zbudowanie ich trochę kosztuje i tak dalej. Z kolei egzoszkielety wspomagane
dają nam bonus do minerałów niezależnie od wszystkiego. Dlatego uważam, że to jest najlepsza z tych technologii. Okej. Okay. Budowa trochę, znaczy rozwój tych technologii trochę potrwa. Zrobimy sobie rekrutację dodatkowego naukowca. O, super. To jest jedna z najlepszych cech, jakie możecie mieć u naukowca. Iskra geniuszu, tempa badań plus 10%. Zatrudnimy go i wymienimy go z innym naukowcem. Najbardziej zależy nam tutaj na szybkim zakończeniu badań nad statkami naukowymi. Chociaż tak naprawdę możliwe, że najrozsądniej byłoby szybko skończyć sztuczną inteligencję administracyjną. Nie, dobra. Zostawmy to już w spokoju i ustawmy go po prostu na socjologię. Teraz mamy wolnego z socjologii tego, który jest dobry w polityce. Trochę się zmarnuje. Przerzucimy go tutaj. A tego, który teraz jest wolny, który miał przyspieszone zdobywanie doświadczenia, wrzucimy do nowego statku naukowego, jak ten już będzie gotowy. Okej, okay, jesteśmy gotowi, żeby odpauzować grę. Prawie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię robić ze statkami na samym początku. To jest wziąć nasze statki militarne. Właśnie, przyjrzyjmy się naszym statkom. To są nasze korwety. Najsłabszy statek wojskowy. To jest nasz statek konstrukcyjny. I to jest nasz statek badawczy. Super, nie? A, jeszcze port kosmiczny. Port kosmiczny jest port kosmiczny. Tutaj. Tak wygląda nasz port kosmiczny, w którym budujemy statki. On też służy jako taka stacja obronna. No, to jedną z taktyk, które lubię stosować na samym początku, jest powysyłanie naszych... Dlatego jestem fanem tej podstawowej formy podróży kosmicznych, chociaż uważam, że wormhole też są bardzo dobre. Możemy wysłać nasze statki, żeby nam zmapowały część galaktyki. Nie zbadają tego, co tu jest, bo nie są statkami naukowymi, ale mogą zobaczyć, jakie są tam planety i dzięki temu zasugerować nam, co powinniśmy dokładnie zrobić z naszymi statkami naukowymi. Dobra, wy pójdziecie tutaj. Zbadamy tę część galaktyki. I dzięki temu możemy też określić, gdzie znajdują się nasi przeciwnicy, inni gracze. No za chwilę pokażę wam, w jaki sposób. Dobra, zajęliśmy już to. Teraz wy pójdziecie tutaj. Musimy wiedzieć, co jest w naszej okolicy, prawda? To rozsądne. Wszystko tutaj zbadamy. Okay. Jeszcze trochę tutaj po zewnętrznej. Lubię docisnąć swoje granice do albo do jądra galaktyki, albo do jej obrzeży. Wtedy nikt nam się nigdzie nie wbije. Dobra, na razie zbadajcie najbliższą okolicę, a potem powysyłam was do okolicznych mgławic, bo bardzo jestem zainteresowany podbojem ich. No i wreszcie możemy odpauzować grę. Nasze statki ruszyły i lecą. Dobra, i wydaje mi się, że tutaj skończymy nasz pierwszy odcinek. Wiem, że niewiele się jeszcze wydarzyło, ale nie martwcie się. Bardzo, bardzo mi się podoba ta gra i będę jej nagrywał dużo przez cały dzisiejszy dzień. Więc możecie się spodziewać następnego odcinka Stellaris po polsku prawdopodobnie dzisiaj albo jutro. Więc nie martwcie się, że tak niewiele się wydarzyło w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie kliknąć lajka, bo to bardzo pomaga na sam początek serii. No i prawda, im więcej obejrzeń, tym więcej będę robił filmów po polsku. Dziękuję bardzo, że... W sumie nie wiem, jak to powiedzieć. Dziękuję bardzo, że skusiliście się na mój film. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!